Witaj, przyjacielu. Jestem tutaj, żeby ci powiedzieć o kłamstwie i o prawdzie. Mówię do ciebie, teraz. Słuchaj mnie, mówię do ciebie, do twojego serca. Jestem tutaj, żeby powiedzieć ci słowa prawdy. Chcę ci powiedzieć o grzechu, największym grzechu człowieka. Grzechu śmiertelnym. Grzechu, który jest na śmierć. Posłuchaj mnie, żebyś nie popełnił tego grzechu. Ten grzech nazywa się nieprzyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest esencja Ewangelii. To jest esencja prawdy. Jeżeli jeszcze nigdy nie podjąłeś takiej decyzji, jeżeli jeszcze nigdy nie oddałeś serca Jezusowi Chrystusowi, to nie zwlekaj, bo to jest jedyny grzech ku śmierci człowieka. Jedyny grzech ku śmierci. Jedyny grzech ku śmierci. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, będziesz żył w oddzieleniu i umrzesz w oddzieleniu od Boga. I żadne ruchy religijne, żadne obrzędy nie pomogą ci. Jezus Chrystus powiedział, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. Mówię do ciebie tutaj, mówię do ciebie, mówię ci słowa prawdy. Mówię ci po to, bo Jezus cię kochał. Bóg tak cię pokochał, że zesłał Jezusa Chrystusa, aby ten stał się ofiarą za twoje życie. To już się wykonało, wszystko się wykonało. A ty aktem decyzji możesz to przyjąć albo odrzucić. I wołam teraz do ciebie. Wołam do ciebie, mówię słowa prawdy. Mówię do twojego serca. Ja w imię Jezusa rozwalam każdą barierę i każde kłamstwo, które sprzeciwia się prawdzie Boga. I mówię teraz do twojego serca. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, abyś ty miał życie wieczne. I teraz aktem decyzji ty możesz to przyjąć. I tylko przez akt twojej decyzji możesz sięgnąć po pojednanie z Bogiem. Możesz sięgnąć po zbawienie. Nie zostawiaj tego w rękach jakichś pośredników. Nie zostawiaj tego. Nie oddawaj tego nikomu innemu. To jest twoja decyzja. To jest twoje życie. Pojednaj się z Jezusem Chrystusem. Przyjmij Jego ofiarę, bo to jest jedyne, co cię może ocalić. Nie marnuj ani jednego dnia. Dzisiaj wieczorem, kiedy nikt nie będzie obserwował cię, ukoś się przed Bogiem, uklęknij przed Nim. Wyznaj Mu swoje grzechy i zawołaj, zawołaj do Boga o prawdę. Zawołaj o prawdę, bo żyjemy w systemie kłamstwa, żyjemy w systemie zamienników, żyjemy w systemie bardzo wielu różnych religii, różnych metod, różnych filozofii, ale Jezus Chrystus powiedział, że On jest jedyną drogą, jedyną prawdą. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, nie ma innego pośrednika, nie ma żadnego rytuału. To jest decyzja twojego serca i ja mówię teraz do twojego serca. Mówię prawdę, mówię prawdę, mówię do twojego serca. Mówię, obudź się z tego kłamstwa, obudź się z kłamstwa, które zostało ci wciśnięte, że przez jakieś religijne ruchy możesz sięgnąć po zbawienie. Nie ma zbawienia w żadnych rytuałach. Zbawienie jest tylko w pojednaniu się z Bogiem. Pojednanie się z Bogiem. Zbawienie jest tylko poprzez oddanie swojego serca Jezusowi Chrystusowi. Nie marnuj ani jednego dnia. Bo nie ma drugiej ofiary, nie ma drugiej decyzji, nie ma drugiej szansy. Nie zmarnuj tej szansy. Mówię do twojego serca. Mówię teraz do ciebie. Nie zmarnuj tej szansy. Pojednaj się z Jezusem Chrystusem w swoim sercu. Przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I tylko przez to możesz osiągnąć swoje zbawienie. I tylko przez Jezusa Chrystusa możesz osiągnąć wolność. Wolność. Amen.